Rozmowa dnia. Minęła godzina 8.30. Przy mikrofonie Michał Jędryka, w naszym studiu pani Monika Chlebicz, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Współpraca służb na terenie województwa kujawsko-pomorskiego podczas epidemii koronawirusa, podczas epidemii tej, która nas nęka od marca, to właściwie temat, o którym pewnie można by mówić godzinami, ale co najważniejszego można by powiedzieć na ten temat? Najważniejsze to na pewno to, że dla nas to też nie był łatwy czas. Musieliśmy zorganizować pracę policjantów w taki sposób, żeby to było bezpieczne dla mieszkańców, czy też osób, wobec których policjanci wykonują swoje czynności, a także, żeby oni byli w sposób należyty zabezpieczeni, mając na uwadze oczywiście tą ochronę przed ewentualnym zarażeniem. To jest kwestia całego logistycznego zorganizowania tej pracy, ale także przygotowania policji bardzo szybkiego, właściwie w ciągu, no można powiedzieć czasami doby, musieliśmy zorganizować naszą pracę tak, aby sprostać zadaniom, które przed nami postawiono. To na przykład jest kwestia, akurat w naszym województwie to nie miało miejsca, bo oczywiście nie mamy granic, ale to jest kwestia pracy policji na granicach, które zostały przywrócone, bo tam również mieliśmy policjantów. Natomiast u nas była to kwestia na pewno zorganizowania pracy sztabu, który będzie decydował o tym i przekazywał informacje o bieżących obostrzeniach, nakazach i zakazach, a także kontrola osób w kwarantannie. To było niemałe wyzwanie. Kwarantannie za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale wykorzystywaliście też najnowsze środki techniczne, bo na przykład na waszym portalu czytam, że przestrzeganie zasad bezpieczeństwa było okiem policyjnego drona patrolowane. Tak. Był taki moment, że te przestrzenie, w których normalnie wypoczywają mieszkańcy, zostały, no, krótko mówiąc, zamknięte i były dla nich niedostępne. To przemieszczanie się było znacznie ograniczone, a naszym zadaniem było wyegzekwować to, aby ludzie rzeczywiście pozostali w domach. No i wydaje się, że to wykorzystanie drona było po prostu ułatwieniem naszej pracy, bo wiadomo, że idący patrol oczywiście pójdzie, sprawdzi, ale wtedy, kiedy puszczamy drona, no to widzimy bardzo duży obszar, bardzo szybko, czy nie mamy tam osób gromadzących się w jakichś większych grupach, które po prostu stanowić będą dla nich no, realne zagrożenie. Stąd na pewno wykorzystanie dronów w kontrolowaniu tej przestrzeni takiej, powiedziałabym, większej. To są jakieś tereny leśne, parki i przestrzenie, gdzie i jakieś planty, gdzie ludzie po prostu no, mogli przebywać wbrew temu, że one były tak naprawdę niedostępne w pewnym momencie. A to pilnowanie zasad kwarantanny czy osób, które znajdowały się w kwarantannie, jak to wyglądało w praktyce? Chodziło o to, żeby wyegzekwować rzeczywiście to, żeby te osoby nie spotykały się z innymi, żeby nie przenosiły ewentualnie wirusa? Także, ale przede wszystkim chodziło o to, aby sprawdzić w momencie, który tym osobom jest nieznany, czy one przebywają w miejscu zamieszkania, bo tak naprawdę ich obowiązkiem było pozostać w miejscu, gdzie wskazane przez nie jako miejsce kwarantanny, nie opuszczać tego miejsca nawet do sklepu, apteki czy wyjścia z psem. Trzeba było sobie to życie tak zorganizować, aby robił to ktoś za nas. Bardzo szybko inne służby, jak na przykład pomoc społeczna, zorganizowały wtedy, kiedy było to konieczne, dowożenie posiłków, leków, zakupów, tak? Bo wiadomo było, że te osoby nie mogą pozostać w kwarantannie, natomiast zadaniem policji było sprawdzenie, czy te osoby rzeczywiście tych obowiązków przestrzegają, czy w tym czasie nie spotykają się z innymi osobami. Początkowo też trzeba powiedzieć, że były to osoby objęte kwarantanną z mocy decyzji sanepidu, kiedy było realne zagrożenie, że te osoby są po prostu zakażone, ale później doszły nam osoby, które wracały do kraju z zagranicy i one były poddane obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. A były takie osoby, które uporczywie łamały zasady kwarantanny? Uporczywie, powiedziałabym tak, były niestety osoby, które łamały zasady kwarantanny. My dokonaliśmy ponad 300 tysięcy sprawdzeń. W szczycie było to 9 tysięcy osób w ciągu jednej doby. Natomiast w stosunku do 248 osób dokładnie musieliśmy sporządzić wnioski o ukaranie do sądu za to, że tej kwarantanny nie stosowały. Na 9248 wniosków o ukaranie wydaje się jednak, że generalnie
można powiedzieć, że ludzie zdali ten egzamin, że poddali się tej obowiązkowej kwarantannie, a te osoby, które tego nie zrobiły, to były, no oceniam to jako incydenty. Jak pani ocenia postawę policji? Była łagodna czy surowa? Myślę, że różnie można było to odebrać. Na pewno byliśmy zdeterminowani w wyegzekwowaniu od mieszkańców naszego województwa zakazów, ograniczeń i nakazów, które zostały wprowadzone. Ja wiem, że to nie był łatwy czas, bo nagle musieliśmy ograniczyć swoją aktywność, także tą fizyczną. Był taki moment, że nawet jazda rowerem czy wybranie się na jogging mogło spotkać się z reakcją policji, co nie do końca musiało być akceptowane. Natomiast generalnie muszę powiedzieć, że oceniamy ten czas jako czas trudnej pracy, ale też dobrego podejścia do tego wszystkiego, mimo wszystko, mieszkańców naszego województwa. Zawsze znajdą się osoby, które będą nasze działania oceniały przez pryzmat tego, że otrzymały mandat albo zostały pouczone, ale muszę powiedzieć, że zdecydowana większość represji to są pouczenia. A więc to, że byliśmy poproszeni o wylegitymowanie się, że policjanci zadawali pewne pytania, tak naprawdę kończyło się pouczeniem. A więc mogło to wiązać się z jakimś dyskomfortem dla osoby, wobec której policjanci podejmują interwencje, ale jednak kończyło się pouczeniem. Tam, gdzie było to niemożliwe, były mandaty. Pilnowaliście również zakazu zgromadzeń, bo ten zakaz był również wprowadzony i dotyczyło to także zgromadzeń, które miały charakter polityczny czy jakichś demonstracji obywatelskich. Jedną z tych spraw zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich. Chodziło o manifestację 1 i 3 maja w Bydgoszczy. Jak policja to wyjaśnia? Mogę powiedzieć tak. Pamiętajmy, że był to czas, kiedy zgromadzenia były zakazane. Oczywiście możemy dzisiaj dyskutować o tym, czy to było zgromadzenie, czy nie. W naszej ocenie tak. I przez dowodzących tymi działaniami zgromadzenia te zostały rozwiązane. Druga strona mówi o tym, że to był spacer z zachowaniem rygorów wszelkich dotyczących maseczek czy odległości. Myślę, że będzie oceniał to sąd wobec osób, które w sposób rażący nie wykonały tego polecenia. Tych postępowań prowadzone są przez policjantów wobec 24 osób, a więc tak naprawdę wydaje się, że to jest naprawdę niewiele. Natomiast w jaki sposób te postępowania zostaną zakończone, nie jest przesądzone. Na pewno prowadzimy postępowanie w sprawach o wykroczenia dotyczące nieopuszczenia miejsca zgromadzenia pomimo jego rozwiązania. Myślę, że należy podporządkować się temu, co zostaje wprowadzone, ponieważ to te zakazy dotyczące zgromadzeń zostały wprowadzone na, no umówmy się, dosyć krótki okres. Ile to było? 2-3 miesiące? Teraz wszyscy mogą demonstrować. Oczywiście mamy możliwość zgromadzeń na 150 osób w tej chwili przy zachowaniu rygorów sanitarnych i jeśli takie zgromadzenia będą się odbywać, my będziemy dbali wyłącznie o bezpieczeństwo i też wtedy tylko to nam przyświecało. Nas nie interesuje polityka. A jeśli chodzi o zaangażowanie społeczne, czy to policjantów, czy policji, słyszeliśmy o różnych takich zaangażowaniach, czy począwszy od oddawania krwi, skończywszy na robieniu zakupów dla osób objętych kwarantanną, czy znajdujących się z innych powodów w trudnej sytuacji? Było tego typu zaangażowanie. Mamy policjantów, którzy oddają osocze na przykład w tej chwili, ponieważ byli zarażeni i ich organizmy wytworzyły przeciwciała. Była to kwestia czasami umilania na przykład pobytu dzieci w szpitalu. Zorganizowane były takie quasi pokazy policyjnego psa czy ruchu drogowego przed szpitalem dziecięcym w Bydgoszczy. Ale był to czas, w którym my musieliśmy się skupić na nieco innym rodzaju działań. Tych działań, które przez niektórych dzisiaj postrzegane są jako takie działania represyjne. Natomiast myślę, że to było jednak zadanie, które postawiono przed nami i my musimy te zadania realizować. No ta właśnie, miękka prewencja gdzieś tam w tym okresie na pewno zeszła na dalszy plan. Wspomniała pani o policjantach zarażonych. Ilu zaraziło się w czasie pracy? Na dzisiaj mogę powiedzieć, że będzie to 9 funkcjonariuszy w ogóle, o których stwierdzono koronawirusa, z czego 8 to są funkcjonariusze, u których stwierdzono obecność wirusa i zostali oni zarażeni w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Ale z życiu tych policjantów nic nie zagraża i to jest najważniejsze dla nas. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, a naszym gościem była pani Monika Chlebicz, rzecznik komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Dziękuję bardzo.